Bemowo bez tramwajów, a także stare tory tramwajowe pod placem Defilad. Peron 5 Warszawy Gdańskiej. Nowa Zachodnia będzie mieć szerokie przejście, ale ostatni pojazd MZA bez klimatyzacji odszedł. Montaż pierwszego przęsła prosto z Wisły. I Nowa Chmielna. Trochę za droga. O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym w sobotę 5 sierpnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i trzymam z nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z Tym, czyli przeglądu najciekawszych według mnie newsów z Warszawy i ogólnie z komunikacji z całej Polski. Więc zaczniemy od tego, co jest najważniejsze, czyli jak zawsze awarii w jednostkach metra. Świętokrzyska, Tatusz Rasenał, Bemowo, Ulrychów, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno i Dworzec Wileński. To stacja metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda, na stacji metra Brudno nie działają nawet dwie. Tymczasem nie ma żadnych modernizacji już aktualnie, tak jak to jeszcze miało miejsce w poprzednim tygodniu, natomiast wiemy, że trwają modernizacje i remonty schodów ruchomych na stacji metra Centrum. Do 7 sierpnia będą jeszcze prowadzone prace przy pierwszym ciągu do patelni, jak i również przy pierwszym ciągu bezpośrednio na antresolę handlową. Idziemy dalej oczywiście i mamy tramwaje. No przy tramwajach dużo się dzieje, więc trochę tutaj sobie postoimy. Czyli oczywiście zmiany, a właściwie likwidacja trasy tramwajowej na Wolskiej przez najbliższe pół roku. Do końca roku nie będą tramwaje jeździć na ulicy Wolskiej pomiędzy odcinkiem PKP Wola Wolska do Fortu Wola, nie będą jeździć włącznie z pętlą oczywiście Cmentarz Wolski. To duże utrudnienie, na Cmentarz Wolski tramwaje mogłyby wjechać, gdyby były skręty i zwrotnicy bezpośrednio właśnie w kierunku Cmentarza Wolskiego, w kierunku Powstańców Śląskich. Takich to zjezdów nie ma, teraz by się przydały, no cóż, niestety tak to wygląda. No dobrze, trzeba żyć jakoś i trzeba z tym się poukładać, natomiast co jest ważne, to jest to, jakie będą utrudnienia. W najbliższy weekend, czyli teraz, kiedy to oglądacie, są duże utrudnienia i to wygląda mniej więcej w ten sposób jak na tej mapce. Powstańcu Śląski, Górczewska, Połuczyńska czy Wolska to ulice, na których nie ma trasy tramwajowej przez ten weekend. No, byłoby jeszcze gorzej, gdyby cały czas piaski byłyby stacje tramwajowe. Na szczęście tam tramwaje już wróciły, ale i tak nie jest dobrze. 23 i 24 jadą nawet na Bemowo. I tyle. 26 jedzie do zajezdni Wola, a 78 jedzie tylko i wyłącznie do przystanku Rogalińska. Pomiędzy przystankiem Rogalińska a zajezdnia Wola prawdopodobnie odbywa się kurs z pasażerami, ale tutaj Wam nie powiem dokładnie, jak to wygląda, bo nie mam na ten temat po prostu informacji w tym miejscu. Natomiast ważne jest to, że na całej trasie będzie jeździć zastępcza linia autobusowa Z26 na całej trasie Powstańców Śląskich, Połuczyńskiej, Wolskiej, Ordona to również i na Wolski bezpośrednio do Okopowej. Więc długa trasa zastępczej linii autobusowej. I teraz najważniejsze pytanie, czemu to musi być aż tak długo wyłączone przez cały weekend bez tramwaju w tym miejscu? A na przykład to jest prosta. Trzeba postawić tymczasowe rozjazdy w tym miejscu, żeby tramwaje mogły już funkcjonować dwukierunkowe, ale w jakiś lepszy sposób. No i tramwaje będą tutaj jeździć faktycznie. To już wygląda dużo lepiej niż to. Trochę więcej tych tras tramwajowych, ale i tak nieźle. A, i tylko powiem, w ten weekend tramwaje będą jeździć wszędzie, tylko poza tym odcinkiem, więc na Boernelowo czy Nowego Bemowa tramwaje będą jeździć normalnie. Natomiast wracając do meritum, czyli jak będzie to wyglądać od poniedziałku. Od poniedziałku będzie już lepiej, bo tramwaje będą jeździć w następujący sposób. Po pierwsze, do Nowego Bemowa już tramwaje normalnie będą jeździć linii zarówno 33, 23, jak i 24. Kolejna linia 76 będzie jeździć od Piasek bezpośrednio do Fortu Wola. Bezpośrednio, bo mówię przez Powstańców Śląskich i Połuczyńską. Przed pętlą Cmentarz Wolski będzie dojeżdżać właśnie i wymieniać
swoją pasażerską wymianę właśnie na przystanku Fort Walla. Nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie będzie nakładka, czy przed przystankiem Fort Walla, czy za przystankiem Fort Walla. Tego nie wiemy, ale wiemy, że na pewno tam tramwaje będą jakoś mogły dojechać. Także tak jak coś, tak będzie wyglądać sytuacja. Następnie od przystanku Cmentarz Wolski będzie linia Z26, jadąca właśnie Wolską na całym odcinku, również Ordona, tak żeby obsłużyć osiedla w okolicy. I będzie jechać do Metra Płocka. Na Metra Płocka będzie dobić jakieś ciekawe, śmieszne zawijasy. Natomiast same tramwaje będą już jeździć do przystanku PKP Wola Wolska. Dobra, to jest wynowina. W ten sposób, że będzie cały czas możliwość dojechania na Woli do właśnie linii kolejowej. A nie będę ukrywać, że sam często korzystam właśnie z takich przesiadek pomiędzy pociągiem a tramwajem w tej relacji, bo dojazd stąd do Warszawy Gdańskiej czy dalej w kierunku Legionowa jest bardzo błyskawiczny pociągiem, a komunikacją miejską, nie ukrywajmy, jedzie się trochę dłużej. Natomiast ważne jest to, że do PKP Wola Wolska będą dojeżdżać tramwaje linii 26 i 78. Jak to będzie wyglądać? Tam będzie po prostu tramwaj zmieniać swoją cyferkę, tak samo jak to aktualnie się dzieje na metro Brudno. Więc w ten sposób i tutaj już wiemy, że na PKP Wola będzie rozjazd, na filmie, który widzieliście wczoraj, będzie rozjazd zamontowany tak na stałe, właściwie prawie, że to nie będzie nakładka, tylko to będzie rozjazd zmontowany faktycznie w cały układ torowy w tymże miejscu. Czy on tam pozostanie na dłużej, tego nie wiemy, ale na pewno będzie taki faktycznie w układzie torowym, więc tramwaje będą mogły wjeżdżać z lepszą prędkością, nie będą się musiały podnosić. Najprawdopodobniej te tramwaje warszawskie aktualnie się skończyły nakładki, bo aktualnie na Brudnie jest wykorzystywana nakładka i na Forcie Wola będzie wykorzystywana nakładka, więc jeszcze PKP Wola, Wolska, to już byłaby trzecia nakładka, nie wiem, czy te tramwaje warszawskie nie mają aktualnie maksymalnie trzech nakładek i to i tak niekoniecznie w każdej konfiguracji, więc trzeba to mieć też na uwadze. Ważne jest też to, że nie będą już jeździć od tego weekendu dwie linie tramwajowe, 13 i 27, dlatego za te linie tramwajowe będzie jeździć specjalna linia już właśnie od weekendu 73, która będzie jeździć mniej więcej tak samo jak obydwie te linie, łącząc je, z tym, że nie będzie postychać do cmentarza wolskiego. To znaczy od Metra Marymont bezpośrednio przez Okopową i na Okopowej przystanku będzie skręcać w Aleje Solidarności i dalej jechać tak jak 13 właśnie bezpośrednio do Kołęczyńska Bazylika. Także takie tutaj zmiany, dosyć dużo też jest zmian ogólnie w całej okolicy, więc możesz się spodziewać niespodziewanego. I taka organizacja ruchu będzie najprawdopodobniej do końca tego roku, więc musimy się do niej niestety przyzwyczaić. Nie będę ukrywać, że myślałem, że szybciej mi się uda zamknąć całe to skrzyżowanie w tym miejscu, żeby po prostu tramwaje aż tak długo nie były niewyłączone i po prostu szybciej przerzucić na nową trasę. Niestety to nie jest możliwe w związku z tym, że przystanek tramwajowy przy przystanku tramwajowym elekcyjna, skrzyżowanie musi być utrzymane cały czas dla ruchu kołowego, dlatego będzie to robione dużą ilością etapów. Idziemy dalej, czyli oczywiście Rondo Żaba. Wracając do właśnie Annopola, tam aktualnie powstaje nowa zajezdnia, oni będziecie mieli film w tym miesiącu, natomiast nowa zajezdnia wymaga zamknięcia tego tramwajów do zajezdni, do pętli Annopol i do żądania wschodniego, dlatego teraz właśnie tramwaj jadą do Brudna. Natomiast to nie zmienia faktu, że i tak część tramwajów jedzie aktualnie w dziwny sposób, na przykład jedynka się zmienia w czwórkę, w kursach skróconych do Żaby. Natomiast kursy zaprawdę są do Ronda Żaby, o tyle przystanki się zmieniają wcześniej, ponieważ nie mamy właśnie tych przystanków w tym miejscu. Tu jest cały czas problem, nie wiem czy pamiętacie, były takie specjalne właśnie przystanki, to jest całe Ronda Żaba. Tu jest jedna zawrotka, no i tak, linia, te tramwaje linii 4 jadą bezpośrednio właśnie stąd, z wyścigów, no i jadą tutaj sobie bezpośrednio do przystanku Brudnowska i w tym miejscu zmieniają swoją nazwę na linię 1 i dalej tramwaje linii 1 jadą tutaj skrętwałem na Danciszaba i w tym miejscu normalnie by miały obsługę pasażerską na tym przystanku, ale ponieważ przystanku cały czas nie ma, to jadą dalej sobie już bezpośrednio na przystanku na Łęczowska, jak dalej linia 1. Natomiast w drugim kierunku linia 1 jedzie do przystanku na Łęczowska, następnie tu zmienia swoją nazwę na linii 4 i przejeżdża podobnie również przez Rondo Żaba i dalej jedzie już jako linia 4. Co jest ważne i o czym właśnie chciałem powiedzieć, to jest to, czemu to tak wygląda. Czemu w tym miejscu przystanki nie wróciły? No dlatego, że tramwaje i ZT nie potrafią się dogadać cały czas i w tym miejscu jest przystanek, w tym miejscu też był przystanek, tu przejście dla pieszych jest, a tu jest problem, żeby przejście dla pieszych, z tego co wiem, z tego co się domyślam, po prostu wróciło, więc czekamy, aż im się to uda dogadać i te przejście dla pieszych wróci. No miejmy nadzieję, że to się wydarzy niedługo, jeszcze zanim ta organizacja ruchu zostanie usunięta, bo trzeba pamiętać, że od września tramwaje już powinny normalnie jeździć do Annopolu. Znaczy,
normalnie. I jeszcze tam dokładnie to wszystko będzie wyglądać i będzie koordynowane, ale na początek roku szkolnego już tramwaje powinny tam raczej wrócić. Także taka tutaj sytuacja, przylądzie żaba, miejmy nadzieję, że sytuacja się niedługo rozwiąże. Przy okazji mamy ciekawostkę oczywiście, o którym mieliście film z konferencji, który widziałem, że Wam się dosyć mocno spodobał. Dziwne, bo konferencji zwyczaj większość z Was nie ogląda, ale jak widać, film był trochę bardziej ciekawy. Może dlatego właśnie, że stare tory tramwajowe zostały znalezione właśnie pod Pałacem Kultury i Nauki, a właściwie pod Placem de Villar. Tam dużo ciekawych rzeczy można znaleźć, ponieważ sam pałac został posadzony 2 metry mniej więcej nad tym, co było pod nim, na starych ruinach i ulicach Warszawy. Trzeba pamiętać po prostu to, że Pałac Kultury i Nauki powstał na dużej ilości starych kamienic i starych ulic. Stare ulice zostały całkowicie usunięte przez to z mapy Warszawy niektóre i nie ma ich. No, w ten sposób powstał cały Pałac Kultury i Nauki. To jest smutna historia Warszawy, to jak on powstał, tak on zniszczył duże kamienice. Mimo wszystko nawet po wojnie jeszcze przetrwały to, ale wszystkie zostały po prostu wyburzone. I duża część z nich, ona cały czas jest po prostu pod Pałacem Kultury i Nauki. No, on powstał na jednej dużej betonowej płycie. Oczywiście są podziemia, są baseny i inne miejsca, które są oczywiście schowane pod ziemią. Ale nie wszędzie wszystko zostało rozkopane i tak jak właśnie w tym miejscu na Placu Defilad można znaleźć nawet starą ulicę ze starym układem drogowym, z starymi kamienicami, piwnicami, budynkami, czy nawet właśnie torami tramwajowymi. I teraz to można było zaobserwować w tym filmie. Pokazałem Wam też dokładnie w formie filmu, jak to wygląda pod ziemią tutaj, jak się wchodziło, bo tam jest trochę tych przestrzeni podziemnych. No i tak to wyglądało właśnie przed budową Pałacu Kultury i Nauki. Zwróćcie uwagę, że to był zupełnie inny rejon. Ja jakiś czas, niedługo będę chciał zrobić film, co według mnie powinno się stać z Pałacem Kultury i Nauki i ogólnie z całą tą przestrzenią miejską, mówiąc też o przebudowie linii średnicowej. Bo jest tutaj dużo aspektów historycznych, o których trzeba było powiedzieć i to okiem wiznosza będzie idealnie tutaj pasować, żeby wam powiedzieć, jak według mnie to wszystko w tym miejscu powinno wyglądać. Przy okazji tutaj jest właśnie jest jeden z tych elementów, tu jest stacja kolejowa, która jest na powierzchni. I widzimy dokładnie, że Warszawa wtedy zupełnie inaczej wyglądała niż to, co jest teraz. Chociaż tutaj ta ulica jakoś tak podobnie wygląda. Ale no, ważne jest to, że to po prostu zupełnie inne było miasto, zupełnie inaczej był układ drogowy zrobiony. Nie mieliśmy dużych ulicek, ale Jana Pawła II, Marszałkowska i tak dalej. No i został wstawiony tutaj jeden wielki budynek na ruinach i gruzach tego, co było kiedyś. No i tak to niestety wygląda teraz. Natomiast same budynki i obiekty pod ziemią są, a o szczegółach o nich powiem więcej w materiale już bezpośrednio z Placu Centralnego, który będzie raczej w drugiej części miesiąca. Tymczasem przechodzimy do tematów już komunikacyjnych, czyli pierwsza warszawska 105 już wyjechała na linię w Konotopie, czyli jest już w Ukrainie, tam jeździ sobie pierwsza linia 105, pierwsza linia obsługiwana przez Stałot właśnie z Warszawy, tutaj zostały wysłane 23 takie wagony zostały wysłane, a mniej więcej już na początku tego tygodnia nowego będziecie mieli quiz z pytaniem, czy wiecie, ile już zostało wycofanych aktualnie tramwajów typu 105NA. No, jestem ciekawy, czy wiecie. Powiem Wam, że dużo więcej i dużo niestety zostało już zezumowanych, stety lub niestety, ale jednak trzeba pamiętać, że to jest dosyć duży element historii Warszawy. Tego, jaki właśnie tabor tramwajowy był w Warszawie. Tymczasem nowy tabor będzie jeździć po nowej trasie tramwajowej na Gagarina, bo stary po prostu tam nie może pojechać, no bo nie da się. Dlaczego nie może pojechać stary? Bo będzie pęta tylko można tramwajów dwukierunkowych na Gagarina, a sam tramwaj na Gagarina ma już 75% mniej więcej gotowej inwestycji, jeżeli chodzi o środowisko i pozostałe rzeczy. Mniej więcej w tym miesiącu, na przełomie września i sierpnia, będzie już nawet układany rozchodnik, a sam materiał z tejże inwestycji będzie jeszcze w tym miesiącu, więc wtedy trochę więcej opowiem. Inwestycja ma się zakończyć na koniec tego roku. Tymczasem nowy peron 5. Tak, nie mamy cały czas peronu 1, ale będzie peron 5 w Warszawie Gdańskim, ma powstać do września tego roku. Jeszcze raz powiem. Do września tego roku, czyli mniej więcej w przeciągu całego sierpnia. Co ważne, oczywiście pojawi się film na temat tej budowy, jak warszawskiej średnicy 2050. No i nie będę ukrywać, że jestem ciekawy. Sam peron będzie na razie tymczasowy. W przyszłości będzie mieć wejście z nowego przejścia podziemnego, który ma powstać na Warszawie Gdańskiej. Będzie mieć długość 200 metrów. Szeroki na 5 metrów, będą zejścia i pochylnie na jednym i drugim krańcu mniej więcej, będzie też dojść do kładki, powstanie nowy chodnik teraz też w końcu po stronie południowej, co jest potrzebne akurat, od kładki zachodniej do metra i dworca, hali dworcowej Warszawy Gdańskiej, mogliby też wyremontować sam budynek dworca Warszawy Gdańskiej.
no ale coś jakoś cicho w tym temacie. No tak, to właśnie gdzieś się dało. Przejście podziemne ma powstawać w przyszłym roku, jeśli już. Natomiast sam peron tymczasowy powstanie teraz, a docelowy peron piąty powstanie podczas budowy przejścia podziemnego. Inwestycje są realizowane przez firmę Traxia i mają na to do zrealizowania 12 milionów. Tymczasem Mazobilet, czyli nowy bilet, który możecie wykorzystać w weekendy. I to całkiem ciekawe. Nie będę ukrywać, że sam gdybym miał więcej wolnego czasu, to nie bym z niego skorzystał, bo jest to ciekawa atrakcja. Mianowicie Mazobilet obowiązuje w kolejach mazowieckich, właściwie całych, poza oczywiście pociągiem słonecznym i słonecznym Biz, w całej linii sieci WKD, jak i również w całym systemie warszawskiego transportu publicznego. Linie lokalne, pierwsza, druga strefa, SKM-ki, metro, tramwaje, czy oczywiście autobusy. Wszystko jest w ramach Mazobilet. A co to jest Mazobilet? To jest bilet, który jest ważny od 1 sierpnia do 31 października. No i ważne jest to, że on kosztuje dla jednej osoby 49 zł, dla grupy 5-osobowej do 5 osób 100 zł mniej więcej. No i teraz ważne jest to, jak on działa. On działa w następujący sposób. Jeżeli go kupicie, to on działa przez cały weekend. Od godziny 19 w piątek do godziny 8 w poniedziałek, więc dosyć ciekawa atrakcja i możecie jeździć dowoli wszystkimi tymi połączeniami kolei mazowieckich, WKD i warszawskiego transportu publicznego. Według mnie w formie wakacji to jest świetna atrakcja turystyczna, głównie też dla miłościków kolejnictwa, którzy najprawdopodobniej właśnie do 31 października będzie można jeździć, a mniej więcej do 1 października można legalnie zrobić zdjęcia jeszcze kolei, więc idealnie na pożegnanie będzie można sobie pojeździć, podrobić zdjęcia jeszcze póki można, więc według mnie ciekawa atrakcja i ciekawe podejście, ciekawe tylko i wyłącznie, czy będzie mi to wzięcie. Ja bym brał w ciemno, bo może 49 zł to nie jest, to wydaje się dużo, ale jak się pomyśli, że można jeździć po całym Mazowszu koleją i w Warszawie wszystkim za 49 zł przez 2 dni, to całkiem niezły wynik, bym powiedział. Lecimy dalej, czyli oczywiście Dworzec Gdański Główny w końcu został otwarty. Już nie będzie tak, że jak przyjedę za kolejny rok, będę musiał mówić, no, cały czas nędany. Powiem wam, że jestem bardzo podekscytowany, bardzo chciałbym pojechać i nagrać, jak to wygląda w środku. A na razie do Gdańska nie mam zbytnio okazji jechać i po co właściwie jechać. Ale wygląda to całkiem ciekawie. Dworzec Gdański został oddany 31 lipca. Ciekawe czemu. Został właśnie oddany do użytku. Długo był budowany, dużo kosztował, ale chyba z tego co widzę, cały uświęcał środki i całkiem ładnie ze środka wygląda. Kolejna informacja to oczywiście Warszawa-Włochy. Tym razem zbita szyba już jakiś czas straszy. Wiemy, że to raczej nie przez wandale i będzie dobrane przez zamach gwarancji. Z tym, że oczywiście to musi być sprawdzone, czy na pewno to jest zamek gwarancji, czy to jest różne wpływy są i jeżeli to są jakieś różne dziwne wpływy, to oczywiście musi być wymienione również same mocowanie. Także spokojnie to będzie dobrane w ramach gwarancji, jeśli gwarancja obejmuje właśnie to i nie było zniszczone to przez jakiegoś obywatela, który się bawił w kibola. Tymczasem mamy pytanie, a właściwie to, jak będzie wyglądać Warszawa Zachodnia pod ziemią. To możecie zobaczyć często na moich filmach, materiałach, jak będzie wyglądać Warszawa Zachodnia na dole, bo pojawiam się w przejściu podziemnym. Natomiast samo wejście do West Station, czyli do hali dworcowej przy Alejach Jerozolimskich, będzie inne niż było pierwotnie zakładane. Pierwotnie miałoby zostać zlikwidowany McDonald's w tym miejscu, gdzie jest, i wyjście miało być na wprost. Natomiast w związku z tym, że PKP, PLK, znaczy PKP SA, PKP PLK zbytnio się ze sobą nie dogadały i koncepcje i projekty się zmieniły i że będzie mniej trzy natłok i jednak będzie całkiem dobrze, wejście będzie tak jak było teraz, czyli przez te dwie drzwi automatyczne po lewej stronie wchodząc właśnie tymi schodami ruchomymi z dworu. Także wcześniej miało być ładne, prosto, na wprost wyjście do bardzo szerokiego przejścia podziemnego. Teraz, żeby dostać się do przejścia podziemnego szerokiego, trzeba będzie przejść przez te małe drzwi automatyczne, następnie po schodach na górę i mniej więcej dopiero przy podaniu pierwszym WKD będzie nagle szerokie na 60 metrów przejście podziemne. Trochę szkoda, że tak to będzie zrobione. To też trzeba pamiętać, że przy West Station równolegle będzie przystanek tramwajowy, gdzie nad nim będzie też możliwość wchodzenia po antresoli. Ale szkoda, że nie udało się tego zrobić. Tutaj też w artykule jest pisane o tym, że PKP, że SA i PLK zbytnio się nie dogadują ze sobą. No to wszyscy raczej wiemy. W sensie
oni to chcą dewagować, że tak nie jest, ale wszyscy doskonale wiemy, że tak to jest. Ja nie mogę powiedzieć dokładnie, jak to wygląda, ale uwierzcie mi, tak jest. Idziemy dalej, czyli kolejna informacja, mianowicie tunel w Łodzi. Będzie niedługo ruszać duża tarcza i będą też kolejne większe utrudnienia, mniej więcej od września. Zamknięte mniej więcej właśnie tam przy Łódź mieście duża ulica. Tramwaje mają jeździć po tymczasowym lotowisku. Myślałem swoją, że to już się wydarzyło. Jak widać, ten tunel w Łodzi raczej nie przyspiesza, tylko tak powoli się idzie. Natomiast ważne jest to, że duża tarcza niedługo wznowi pracę 15 sierpnia. Dlaczego wtedy już wznowi pracę? Bo budynki są zabezpieczone sukcesywnie właśnie na tarczy i inne elementy prace są teraz tam robione, więc to dobra nowina, że tunel w Łodzi będzie powstawać dalej. Tymczasem MZA chwali się, że ma kolejny pojazd na testy, tym razem to jest MAN Lion City L12 Electric, czyli 12-metrowy pojazd będzie jeździć aż przez rok na na tracach obsługiwanych przez zajezdnię autobusową Kleszczowa. Także taka ciekawostka, zobaczcie, możecie go natrafić. Tak wygląda. Kolejna informacja to jest oczywiście MZA dalej. Pojawiają się autobusy na testy, a stare autobusy znikają, mówię im papa. Dokładnie. Ostatni autobus bez klimatyzacji został usunięty z katalogu MZA w ramach warszawskiego transportu publicznego i oczywiście jeden tam został na zabytek. Natomiast no, pewna era się kończy. Wszystkie pojazdy są teraz klimatyzowane. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pojazdów warszawskiego transportu publicznego, bo część autobusów linii lokalnych nie jest jeszcze w pełni klimatyzowana. Natomiast nie będę udawać, że sam już raczej zapomniał o tym, że jakiekolwiek pojazdy jeszcze nie są klimatyzowane. Więc to taka dla mnie było miłe zaskoczenie, że jeszcze coś było, ale już tego nie ma. Także możemy się pożegnać. Ostatni ten pojazd właśnie to był Solaris Urbino 18W1 z 2007 roku. Odszedł w niepamięć. Znaczy odszedł, może niekoniecznie, ale nie pamięć, bo jednak zabytek jakiś pozostanie. Natomiast ważne jest to, że takich pojazdów już w Warszawie w ruchu nie mamy. One teraz jeździły tylko i wyłącznie głównie w szczycie, kiedy po prostu brakowało taboru. Tymczasem lecimy z kolejnymi informacjami, mianowicie wspólny bilet w Warszawie, czyli oczywiście WKD, KN i Warszawski Transport Publiczny w ramach jednej karty miejskiej biletów dobowych i dłuższych był w ramach tego samego biletu. I to pozostaje na kolejne 20 miesięcy, więc na spokojnie możemy cały czas jeździć tak, jak jeździliśmy na karcie miejskiej kolejami mazowieckimi, cały czas w obrębie długiej strefy. Jakbyście tego nie wiedzieli, to tak to wygląda. Również w okładce możecie jeździć do przystanku kolejowego Opacz. Dalej nie, bo drugiej strefy w okładce nie ma, a Opacz jest jeszcze w pierwszej, jakimś dziwnym trafem. Lecimy dalej, czyli zmiany dla linii 221 teraz będą się działy. Jeszcze będą też zmiany na placu właśnie Unii Lubelskiej, gdzie autobus teraz jeżdżą inaczej, ale tam później. Natomiast przypominam wam właśnie jeszcze raz, że na Powstańcu Śląskich i na Wolskiej te tramwaje nie będą jeździć, więc są duże utrudnienia. Linie 23, 13, 27, 26, 78, 73 będą jeździć innymi trasami. Jeździ też linia zastępcza Z26 i Z35. Kolejna informacja to jest oczywiście to, że most na Pragę ma pierwsze przęsło montowane już teraz bezpośrednio z Wisły. Miała być konferencja, nie było jej niestety, więc również mi się nie chciało wstawać rano i tego nagrywać, bo wiem, kiedy to było. Natomiast samo to pierwsze przęsło było zamontowane. Film z mostu na Pragę będzie dopiero w kolejnym miesiącu, bo nie chce mi się tam pojawiać co miesiąc. Bez przesady, mam dużo innych ciekawszych inwestycji do nagrywania. Natomiast no, możemy zobaczyć właśnie, że to zostało już zamontowane i kolejne przęsła sukcesywnie będą też montowane już teraz z poziomu wody, czyli z barek, czyli po prostu bezpośrednio z Wisły. Kolejna informacja to jest to, że malowanie ścian w tunelu w Wisłostadzie jest już mniej więcej na finiszu. Mniej więcej co roku takie rzeczy są tam prowadzone. Najpierw są myte, a później są malowane i nie mamy dzięki temu Meksyku, więc dobra nowina. Kolejna informacja to jest remont nawierzchni ulicy Pięknej. Są też zmiany autobusowe przez to. No i pod samym wiaduktem trasy Łazienkowskiej jest aktualnie ruch wahadłowy, więc takie ciekawostki. No i też ciekawostka jeszcze jedna, to jest bardzo dobra na przykład wiadomość. W lipcu, który minął, lipiec, to był kolejny miesiąc, drugi, w którym nie było żadnej ofiary śmiertelnej na warszawskich drogach. Wiem, że nie powinniśmy się cieszyć takimi rzeczami, że to jest kolejny, drugi miesiąc w ciągu już całego roku, ale jednak takie rzeczy cieszą, bo im mniej tych wypadków, tym więcej osób przeżywa i tym mniej osób ginie na warszawskich ulicach, gdzie osoby po prostu nie powinny ginąć. Nie będę się rozwodzić więcej o osobach, które są samobójcami i tak dalej, bo to jest temat na zupełnie inny materiał, ale
ale warto też o tym pamiętać właśnie, że jest coraz bezpieczniej na warszawskich drogach. Tymczasem Nowa Chmielna, materiał o Nowej Chmielnej cały czas mam w przygotowaniu, cały czas czekam jeszcze na różne dokumenty i informacje, które chciałem wam dokładnie opowiedzieć, więc tutaj na spokojnie poczekajcie. Materiały moje, które mam nagrane, się nie przeterminują raczej, natomiast sama Chmielna na razie jeszcze poczeka chwilę, ponieważ zabrakło mniej więcej 1,5 miliona złotych i przez to Chmielna na razie czekam. Będzie kolejny ogłoszony przetarg, no bo miasto nie było w stanie po prostu dopłacić tych dodatkowych pieniędzy, ale przy budowie Chmielnej na pewno się wydarzy. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Kolejne od poniedziałku będzie zwężenie, tutaj bezpośrednio przy PKP Wiśle na ulicy Kluczowskiego. Dlaczego? Bo tutaj będą wyrobione nowe azyle i nowe przejście dla pieszych właśnie z azylami, aby były bezpieczniejsze. To o tym ZDM kiedyś tam mówił właśnie w ramach tego, jak bezpiecznie jest w Warszawie. Tu mam właśnie ten raport o stanie bezpieczeństwa, który był tam podawany. No i tu jest właśnie te wszystkie osoby, które giną w poprzednim roku. Dokładnie jest opisane, jak to, jak im się udało to osiągnięcie zdobyć. No i kolejne to jest właśnie informacja, że tu jednak sam koniec. Awaria na placu Unii Lubelskiej, przez to jest trochę zwężone same rondo i dlatego też właśnie autobusy jeżdżą teraz Marszałkowską jadące od Wilanowa, więc linie 131 czy pozostałe to tędy jeżdżą. Jeżdżą teraz na Okrągło, w dosyć ciekawych relacjach, dla mnie to nie jest duży problem, ale w okolicy właśnie kosztem tam z autobusu, więc może nawet i lepiej. Taka ciekawostka, to jest w ramach tamte tramwaje, coś tam naprawiam, jakąś usterkę. Nie do końca wiem, co tam tramwaje mają naprawiać, bo w końcu tramwaje teraz tam nie funkcjonują, ale coś na wydarzenie muszą zrealizować. Na koniec oczywiście sondaże, quizy i tak dalej, więc zobaczmy, jak to wygląda. To tak, po pierwsze, sondaż miesza z tym, wolić kosztować przejść dla pieszych przez ulicę w postaci przejść dla pieszych, w postaci przejść kładką, czy w postaci przejścia podziemnego. Większość z was woli jednak chodzić na prawie 1000 głosów w poziomie przejść dla pieszych. O tym jeszcze będę mówił za tydzień, natomiast tutaj warto już powiedzieć, że przejściami podziemnymi to jest 24%, przejście w poziomie ulicy 39%, kładką 6%, no i obojętnie mi to 22%. Przy okazji mówię wam już w tym momencie, że jutro będę, jeszcze jutro, no tak, jutro to dla was, będę jeździć na linii tramwajowej T na pierwszej brygadzie. Szczegóły o godzinach odjazdów i tak dalej tramwaju będą na właśnie karcie społeczności, będziecie mogli zobaczyć, jak i również na Facebooku i Instagramie. Też dam informacje i na serwerze na Discordzie, do którego macie link w opisie, też dam informacje. Będę jeździć na pierwszej brygadzie linii tramwajowej T. Innym tramwajem niż zazwyczaj jeździłem, więc spokojnie, trochę będzie inaczej. Ale to jest ostatni raz, znaczy w tym najbliższym czasie, kiedy po prostu będę jeździć na linii tramwajowej T. Miałem też opcję w sobotę, ale kiedyś muszę dla was nagrać to studium z metra warszawskiego, z 5 linii metra, więc postaram się to teraz zrobić dzisiaj, więc może nawet dzisiaj też to zobaczycie. Ale wracając do sondaży i quizów, to quiz był jeszcze jeden. Ile stacji metra M1 zachowało swoje nazewnictwo aż do dziś, zgodnie z nazwami z właśnie czerwca 1982 roku. No i tutaj oczywiście liczymy również niewybudowane stacje metra jak Muranów. No i dobrze, że większość z was odpowiedziało, na 58% z was zagłosowało dobrze, że to jest 5 stacji, które zachowało tylko wyłącznie swoją nazewnictwo. I to jest stacja metra na Sokocławicka, Plac Konstytucji, Centrum Świętokrzyska i Dworzec Gdański. Więc dużo nie, dużo się pozmieniało. Trzeba pamiętać na przykład, że Młociny to była kiedyś Huta, a Kabaty to chyba był na Tolin, jak już pamiętam. Tam wszystko było poprzestawiane. Czy poprzednie nazwy były lepsze, to jest temat na dużo inną, większą debatę. Bo to, że się przez to, że w niektórych miejscach teraz nazwy stacji są inne względem tego, jakie tam były na przykład wsie, to jest inny temat zupełnie. No i na koniec jeszcze jeden sondaż, który tutaj mamy. Czy uważasz, że design ścieżek rowerowych Warszawy jest dobry? No i większość z was stwierdziło, że w sumie to dla nas to bez znaczenia. 44% nie ma na ten temat właściwie. W sensie ani tak, ani nie, po prostu jeżdżę po nich lub je widzę. 29% z was zagłosowało, że są ładne, 15% że są brzydkie i na 13% zagłosowało was, że się wstrzymujecie od głosu, czy po prostu nie wiecie. Jeszcze sondaż, tutaj mamy jeden, czy większe miasta powinny wchodzić do Warszawy i cały czas jesteście, że tak, jeśli mieszkańcy by tego chcieli. Na koniec oczywiście dziękuję wam bardzo za to, że jest was tutaj coraz więcej, już was tutaj ponad 12 139 osób. Dziękuję bardzo serdecznie, że przekroczyliśmy już ten magiczny próg 12 tysięcy. No i na koniec przypominam wam, że cały czas ustawa o wprowadzaniu tabliczek, zakaz fotografowania infrastruktury krytycznej, czyli całego transportu w Polsce, jest aktualnie na etapie już Senatu i w Senacie zostały zgłoszone poprawki.
ale poprawki całkowicie nie dotyczą tej części, która nas najbardziej interesuje. Poprawki dotyczą szpiegostwa, a nie tego, gdzie będą umieszczone tabliczki zakaz fotografowania oraz to, jak one ogólnie będą działać. Ten przepis został niezmieniony i na razie czekamy, co Senat w tej sprawie już zrobi. A jeśli jesteście przeciwni tej całej ustawie, macie teraz link w opisie i w karcie do tego, abyście mogli zagłosować pod petycją, się po prostu podpisać przeciwko tejże ustawie. Aktualnie jest taka petycja robiona w internecie. No i co ja mogę powiedzieć? To było na teraz materiału. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. I jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja jestem trochę ledwo żywy, bo jest aktualnie na moim zegarku tutaj 1:37. Jest późno, ale chciałem to już nagrać dzisiaj, bo dzisiaj po prostu... Znaczy dzisiaj. Chciałem to nagrać teraz, bo już teraz przyswoiłem sobie wszystkie informacje z materiału, więc chciałem to dla Was nagrać. Tymczasem w najbliższych dniach w końcu się powinny pojawiać po kolei już materiały z Wrocławia. Tramwaj pod Zachodnią też czeka. Jeszcze jest też trochę oczywiście innych materiałów. No i oczywiście studia Meta i najprawdopodobniej niedługo uda mi się odblokować też z podsumowaniami różnych inwestycji, czyli będzie podsumowanie i oczywiście tunelu w Legionowie, który wiem, że już się ukończył i mamy wszystko nagrane cykutem, jak i również podsumowania budowy Metra. Tak, wiem, Metro skończyło się dawno budować, ale ja cały czas nie zrobiłem dużych podsumowań i podsumowania najprawdopodobniej długo zaczną się ponownie pojawiać. Mówię tu oczywiście o wszystkich stacjach metra oddanych w ostatnim czasie. Czyli zarówno muszę podsumować stację metra Ulryków, Bemowo, jak i również Zacisze, Kondratowicza, czy nawet Brudno. O tym wszystkim będę mówić w najbliższych miesiącach, bo raczej tego szybko nie zrobię, ale spodziewajcie się, że takie podsumowania będą. Tramwaj na Winnicę już podsumowuję, już faktycznie też nie było podsumowania budowy, natomiast całe to podsumowanie już zrobię, jak będzie już wybudowany ten łącznik, aby to po prostu było w jednej całości gotowe. A tramwaj na Winnicę chyba w tym roku się jeszcze będzie kończyć. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!